Jeżeli chodzi o to, czy jesteśmy z Zosią podobne, to tak. Wydaje mi się, że obie mamy, kierujemy się taką wewnętrzną intuicją, słuchamy takiego silnego głosu w sobie. Ja też mam taką wewnętrzną siłę, przynajmniej ufam tej intuicji w sobie i Zosia też. Akurat Zosia jest w takim momencie w życiu, gdzie dojrzewa do jakichś takich poważnych wyborów, wchodzi tak intensywnie w dorosłość, tak jak ja ją rozumiem, czyli zaczyna brać też odpowiedzialność za swoje wybory, za swoje działania, próbuje przy tym oczywiście nie ranić innych. Ja trochę tak rozumiem właśnie dorosłość. U mnie ten etap gdzieś już się raczej wydarzył, więc gdzieś ciekawie mi się nad tym pracuje, że trochę czerpię też ze swojego życia i ze swoich doświadczeń.